zwróciłbym się do redaktora Rafała Wosia z pytaniem, czy z tym CSR-em to nie jest trochę taki problem związany w ogóle ze zmianą kapitalizmu globalnego. Znaczy Richard Sennett, znany socjolog, badacz zmian struktury społecznej pod wpływem zmian stosunków pracy itd., itd., on wskazał na zmianę funkcjonowania prywatnych przedsiębiorstw czy korporacji w najbliższym otoczeniu społecznym. Otóż on w jednej ze swoich książek pokazał, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu firma była osadzona w środowisku lokalnym, ponieważ ona miała wyraźną siedzibę, pochodziła z danego miasta i z danego kraju. Z reguły jej szef czy właściciel, czy główny akcjonariusz zasiadał w Radzie Miasta, w której siedziba miała firmę, że ta firma budowała w tym mieście bibliotekę, czy na przykład skrzydło szpitala. To są przykłady głównie ze Stanów Zjednoczonych. A że obecnie mamy do czynienia z taką totalną delokalizacją funkcjonowania tych korporacji, w sensie takim, że te korporacje przenoszą się z kraju do kraju i to otoczenie społeczne nie są tak zakorzenione społecznie, tak? W związku z tym zmniejsza się ich odpowiedzialność i w związku z tym rodzi się pytanie, czy ten CSR właśnie w tym takim zglobalizowanej grze rynkowej, gdzie korporacje przenoszą się z miejsca na miejsce, gdzie tak naprawdę one nie chcą się mocno identyfikować z lokalnymi społecznościami, czy nie budują swojej marki nawet na związkach z lokalną społecznością, to czy ten CSR nie jest po prostu taką, nie jest skazany na to, żeby być tylko PR? Oczywiście, że Ryszard Sennett ma rację jak zwykle. Ale zanim o świecie i o globalizacji, o sprawach bardzo poważnych i trochę odległych, chciałem trochę o naszym tu i teraz. I to bardzo konkretnie. Chciałem zacząć od tego, Państwo, jesteśmy w Narodowym Banku Polskim, większość z Państwa pewnie wie, co to jest szkoła neoklasyczna w ekonomii, więc ja chciałem zacząć od obalenia, od pokazania Państwu, że szkoła neoklasyczna nie działa, to znaczy szkoła klasyczna, czyli wiemy, tam racjonalne homo economicusy, które działają w celu zintensyfikowania swojej użyteczności, zadowolenia i tak dalej. No więc ja homo economicus zrobię teraz coś, co zupełnie nie leży w moim interesie, mianowicie odniosę się do kwestii nagród imienia Wolfa Grabskiego dla dziennikarzy, bo wydaje mi się, że to się łączy z tym tematem. Rzeczywiście jest tak, że ja tej nagrody na razie nie dostałem nigdy i chciałem też trochę właśnie tutaj wzmocniać w ten sposób moją, że to mam nadzieję wzmocni mój przekaz, zaapelować do NBP o to, żeby ta nagroda była niższa, to znaczy mniej atrakcyjna finansowo. Bo ta nagroda, tak stało się tak, rynek dziennikarski się trochę finansowo posypał, inne nagrody też poszły w dół. I jest tak teraz, że nagroda Grabskiego jest na tle innych nagród, czy to przyznawanych przez branżę, czy przez inne organizacje lobbyingowe, jest dosyć lukratywna. I wydaje mi się to niezbyt dobrym mechanizmem, no bo niestety może prowadzić do takich miękkich mechanizmów korupcyjnych. To znaczy, taki dziennikarz, który taką nagrodę dostanie, czy on będzie potem, czy jemu tak łatwo przyjdzie napisanie, czy zrobienie audycji, napisanie tekstu o tym, że a może ten Narodowy Bank Polski to powinien sobie zaprosić o coś więcej niż tylko stabilność pieniądza, może to, co ten model NBP, który mamy, jedynym modelem funkcjonowania NBP, popatrzmy na model amerykański, gdzie mandat jest podwójny, i tamtejszy Fed nie dba tylko o twardość pieniądza, ale też o wzrost gospodarczy, to czy taki dziennikarz, który dostał nagrodę, lukratywną nagrodę Grabskiego, będzie skłonny zapolemizować z NBP? No właśnie, żeby uniknąć takich problemów, to apelowałbym troszeczkę o obniżenie tej nagrody. No właśnie. Zarówno przyznanie, jak i nie przyznanie nagrody w tym roku będzie. Tak. No właśnie, więc obaliłem, mam nadzieję, przynajmniej chodziło o to, żeby obalić założenia szkoły neoklasycznej, że homo economicusy zawsze działają w swoim dobrze pojętym interesie. To się łączy z naszym tematem, mam wrażenie, bo dla mnie ta sytuacja, bo
Dlatego o tym rozmawiamy, o społecznej odpowiedzialności biznesu i instytucji publicznych. Dla mnie to rozróżnienie jest ważne i teraz powiem dlaczego. My dlatego o tym rozmawiamy, że jest z tym problem, bo gdyby nie było problemu, to byśmy o tym nie rozmawiali prawdopodobnie tutaj teraz. I to, że jest z czymś problem, to znaczy, że my musimy wyjść poza robienie tego, co już robimy, tylko troszeczkę lepiej. Nie, to chodzi o przemodelowanie tego wszystkiego, wprowadzenie zupełnie nowego paradygmatu myślenia. No bo tak jak sytuacja taka, jaka jest teraz, no to ona, ja bardzo lubię rozmawiać z urbanistami. Oni, urbaniści, wśród urbanistów, czy tam architektów, właściwie wszyscy są straszliwymi lewakami. Bardzo dobrze się z nimi z tego powodu rozmawia. Bo oni, obserwując to, co się wydarzyło na polskim rynku, w Polsce, w polskich miastach, w polskiej przestrzeni publicznej po roku 89, gdzie totalnej regulacji nastąpiła totalna wolna amerykanka, oni wszyscy uważają, że to poszło w złą stronę. To znaczy, że wytworzyła się taka sytuacja, w której instytucje publiczne przestały się zajmować tym dobrem wyższego rzędu, czyli jakimś takim ładem przestrzennym, mając nadzieję, że prywatne podmioty, które zostały do tego rynku dopuszczone, że one o to zadbają w swoim dobrze pojętym interesie. No przecież nie będą budować wszystkich domów czy źle położonych domów, bo nikt ich nie będzie chciał zamieszkać. Myślenie typowo liberalne, prawda? Takie, że rynek przyjdzie i ureguluje. Po 25 latach, i jak Państwo nie wierzą, proszę zapytać dowolnego w zasadzie urbanisty, uważam, że to był błąd. To znaczy domaganie się od tego, żeby sektor prywatny działający w swoim dobrze pojętym interesie wytworzył dobry ład społeczny, jest błędne. Jest błędne, co pokazuje chaos urbanistyczny w wielu naszych miastach, na przykład w Warszawie. I teraz przenosząc te sytuacje na inne dziedziny, no to właśnie o to chodzi, żeby dokonać takiej operacji. To znaczy, żeby... Bo mam wrażenie, że teraz jest tak, że mówimy, no właściwie i dobrze by było, gdyby biznes i instytucje publiczne były społecznie odpowiedzialne. Moim zdaniem trzeba sprawę stawiać tak. Instytucje publiczne muszą być społecznie odpowiedzialne, to jest ich obowiązek. Nie mogą postępować inaczej. Biznes może być i dobrze by było, gdyby był. Będziemy go do tego skłaniać, nie wiem. Groźbą czy prośbą to już jest inna sprawa, trzeba by pokazać konkretne projekty. Natomiast instytucje publiczne muszą być takie, a nie są. W Polsce instytucje publiczne nie są społecznie odpowiedzialne. I co jakiś czas, na szczęście, do opinii publicznej dociera taki sygnał i wtedy jest szok. Mieliśmy w ubiegłym roku słynną historię, która zwróciła uwagę na plagę umów śmieciowych w tak zwanych szacownych instytucjach, tak? Na uniwersytetach, w sądach, słynna sprawa poznańska. Instytut, ośrodek La Salle właśnie tę sprawę przebadał i z tego co wiem, będzie mógł pokazać, że to nie jest tylko jednostkowy przypadek. Tak się po prostu dzieje. To znaczy, myśmy sobie taki system skonstruowali, gdzie z powodu takiego odpowiedniego ustawienia przepływów pieniężnych jest tak, nie ma nakazów dla instytucji publicznych, żeby być odpowiedzialnych, nie ma nawet zachęt, wręcz odwrotnie. Są tak ustawione zachęty, żeby oni dopinali swój budżet, starali się to wszystko jakoś pokładać i nieważne, czy będą przy tym społecznie odpowiedzialni, czy nie będą społecznie odpowiedzialni. Inna sprawa, inny przykład tego samego problemu, to jest coś, czym zajmuje się obecny tutaj na sali Piotr Szumlewicz, zwracając uwagę na patologie płacowe w instytucji publicznej, jaką jest Telewizja Polska, gdzie w instytucji publicznej istnieją niesamowite dysproporcje płacowo, nie tylko płacowe, to nie tylko chodzi o to, że jeden zarabia bardzo dużo, a inny bardzo mało, tylko chodzi o to, że jeden zarabia bardzo dużo, często nawet więcej niż w konkurencji prywatnej, kontrakty gwiazdorskie, a z drugiej strony ta sama telewizja publiczna outsourcuje kolejnych pracowników i robi to instytucja publiczna. To jest wielki problem, tego nie może być, to nawet nie, że nie powinno być, tego nie może być, od tego trzeba zacząć, bo jak sobie tak zdefiniujemy sytuację, że mamy instytucje publiczne, które muszą i biznes, który powinien, no to już mamy jakiś ład, jakąś propozycję ładu, tak? Mamy kotwicę,
instytucje publiczne, którą gdzie tylko się da, próbujmy wyłączyć z rynkowych gry, znaczy z tego, żeby oni właśnie się kierowali logiką rynkową, stosowali rynkowe pojęcia, gdzie tylko się da, w miarę możliwości i zewnętrznych ograniczeń starajmy się to robić, licząc na to, że ta kotwica, czy ten drogowskaz, że właśnie, że instytucje publiczne będą drogowskazem dla sektora prywatnego. Bo jeżeli my ich zrównamy, powiemy, że to właściwie nie ma znaczenia, czy są prywatne, czy publiczne, że to są w sumie organizacje, że chodzi o to, żeby wszystkie te organizacje dobrze robiły, no to właściwie ja nie widzę takiego mechanizmu. Znaczy jedna instytucja zrobi, może, inna w przyszłym tygodniu, a inna to by bardzo chciała, niestety się nie da, a jeszcze inna powie, inni zrobili, to ja też zrobił, no ale nikt nie robi, to ja też nie robię. Tak, na tej logice moim zdaniem, znaczy ja się tej logice przeciwstawiam, proponuję w jej miejsce coś taki zupełnie inny porządek, który mam nadzieję, że pozwoli się nam jakoś odnaleźć w tym świecie, o którym Michał mówił, który został świetnie opisany choćby przez Senek, no, ale w naszym polskim tu i teraz to jest moim zdaniem największe wyzwanie.